Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na konferencję, którą przygotowało Centrum Monitoringu Wolności Prasy i pani dyrektor i doktor Jolanta Hajdasz. Dzień dobry, Jolu. Dzień dobry. Konferencja, tytuł konferencji to Zginął, bo był dziennikarzem. 30 lat starań o wyjaśnienie przyczyn i okoliczności śmierci redaktora Jarosława Ziętary oraz ustalenie sprawców i wykonawców tej zbrodni. Na konferencji zostaną omówione przyczyny złożenia apelacji prokuratury od wyroku uniewinniającego Aleksandra Gawronika od zarzutu podżegania do zamordowania Jarosława Ziętary oraz motywy wsparcia tej apelacji przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP. W konferencji wezmą udział, zaprosiliśmy do konferencji pana Jacka Ziętarę, brata Jarosława Ziętary. Dzień dobry. Dzień dobry. Pana prokuratora prokuratury regionalnej w Krakowie, Piotra Kosmatego. Dzień dobry, panie prokuratorze. Zdalnie redaktor Krzysztof Kazimierczak, przewodniczący Społecznego Komitetu Wyjaśnień Śmierci Jarosława Ziętary. Dzień dobry panu. Witam państwa. Współgospodarzem konferencji Jolanta Hajdasz, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Sekretarz, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Aleksandra Tabaczyńska, obserwator procesów dotyczących zabójstwa Jarosława Ziętary. Dzień dobry, Jolu. Olu. I mecenas Michał Jaszewski, doradca prawny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dzień dobry, panie mecenasie. Jeśli można, to ja bym dwa zdania tylko powiedziała może osobom, które nas oglądają, a nie do końca znają kontekst, dlaczego w ogóle poruszamy te sprawy. Jarosław Ziętara to dziennikarz Gazety Poznańskiej, którego ostatni raz widziano 1 września 1992 roku. W ubiegłym roku minęło dokładnie 30 lat od właśnie tego momentu. Wyszedł rano do redakcji, nigdy do niej nie dotarł. W 1999 roku został uznany za zmarłego, ale jego ciała do dzisiaj nie odnaleziono. Nie udało się prawomocnym wyrokiem nikogo ukarać za, jako odpowiedzialnego za tę śmierć i też nie mamy jednoznacznych odpowiedzi na pytania, jakie były przyczyny tego, że został zamordowany i jakie były okoliczności tej śmierci. Wiemy bardzo dużo i dzięki temu, że zostało to śledztwo po wielu latach starań Społecznego Komitetu, który zajmował się wyjaśnianiem śmierci Jarosława Ziętary, na czele którego i w który stał właśnie redaktor Krzysztof Kazimierczak, udało się po prostu sprawić, że przez te 30 lat ta zbrodnia, ta śmierć nie została zapomniana, że cały czas środowisko dziennikarskie miało w komitecie i w osobie Krzysztofa Kazimierczaka przedstawiciela do tego, by publicznie upominać się o to, byśmy wiedzieli, dlaczego musiał tak ten dziennikarz zginąć, dlaczego w ogóle ta śmierć miała miejsce, kto za nią stoi i co się tak naprawdę stało. W Sądzie Okręgowym w Poznaniu, myślę, że też będzie okazja, żeby wyjaśnić, jak do tego doszło, że do tych procesów doszło, toczyły się dwa poważne procesy. Jeden, w którym był oskarżony były senator Aleksander Gawronik, oskarżony o pomoc w podżeganiu do zabójstwa redaktora Jarosława Ziętary oraz proces byłych ochroniarzy firmy Elektromis, którzy byli oskarżeni o porwanie, pozbawienie wolności i pomocnictwo w zabójstwie Jarosława Ziętary. Oba te procesy zakończyły się w pierwszej instancji wyrokami uniewinniającymi. My dzisiaj odnosimy się do tego pierwszego i do apelacji prokuratury. Bardzo wnikliwie analizowaliśmy wszystkie okoliczności uzasadnienia wyroku uniewinniającego senatora i Centrum Monitoringu Wolności Prasy w imieniu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wspiera jednoznacznie apelację prokuratury. Po prostu widząc różnego rodzaju braki i luki właśnie w tym wyjaśnianiu tego wyroku uniewinniającego. No, ale zanim opowiem o postawie Centrum Monitoringu Wolności Prasy, to pierwsze pytanie do pana prokuratora Piotra Kosmatego. Dlaczego po 30 latach pan Gawronik został uniewinniony? Pan zdecydował, żeby wnieść apelację do tego całego procesu. Dlaczego?
Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie, bo jest to kolejna możliwość, żebyśmy wspólnie razem działali do końca o sprawiedliwość i o prawdę w tej sprawie. Także bardzo dziękuję za to zaproszenie, za tą konferencję. Natomiast odpowiadając wprost na pytanie pana redaktora, dlaczego został uniewinniony po 30 latach, tak? Dlaczego został uniewinniony, ale też dlaczego pan pomyślał sobie, dobrze, 30 lat upłynęło, został uniewinniony, to dlaczego apelacja? Po co jeszcze ta apelacja? Z bardzo prostej przyczyny, szanowni państwo. Jestem przekonany i do końca moich dni będę przekonany, że ten materiał dowodowy, który udało się zgromadzić po 20 latach, całkowicie wykazuje, mówiąc językiem kolokwialnym, winę pana senatora, że on dopuścił się ewidentnie podżegania do zabójstwa Jarosława Ziętary. Proszę pamiętać, mamy tam dwóch świadków bezpośrednich zdarzenia, co jest bardzo ważną sprawą w świetle procedury karnej. Mamy cały szereg świadków tak zwanych zesłyszenia, którym była powtarzana wersja, która miała miejsce w połowie czerwca 92 roku. Dlatego też uważam, że Aleksander Gawronik jest winny zarzucanego mu czynu i powinien ponieść za to odpowiedzialność karną. Ja to jeśli mamy dwóch świadków bezpośrednich i tych świadków zesłyszenia, to dlaczego sąd pierwszej instancji nie dał im wiary? Dlaczego zapadł wyrok uniewinniający i do tego powiedzmy, jakiego dnia ten wyrok zapadł? Znamienna data, 24 lutego ubiegłego roku, czyli dzień agresji Rosji na Ukrainę. Czy pan prokurator spodziewał się, że w tym dniu zapadnie wyrok? Absolutnie się nie spodziewałem. Po pierwsze, składałem wnioski dowodowe, szanowni państwo, które z mojego punktu widzenia były bardzo istotne, odpowiadały na zarzuty sądu. Sąd twierdził, że ja nie wykazałem motywu działania pana Gawronika, gdyż on konsekwentnie od początku procesu, jak i również szef Elektromisu twierdzili, że poznali się w połowie lat 90., a właściwie w 97., więc ich nic nie łączyło na początku lat 90. I ja wtedy konkretnie, bo ja bardzo lubię konkretnie odpowiadać, przedstawiłem wniosek dowodowy bardzo prosty. Proszę o przesłuchanie jednego z panów, który obecnie również funkcjonuje w sferze publicznej Poznania, który potwierdzi, że w 90. roku, czyli proszę państwa dwa lata przed całym zdarzeniem, umówił spotkanie pana Gawronika z panem prezesem Elektromisu, gdyż prezes Elektromisu miał duże obiekcje co do tego, że pan Gawronik będzie mu robił problemy w interesach. I żeby nie doszło do konfliktu w ich wzajemnych interesach, ten pan umówił spotkanie i miał się zażegnać spór. Prosiłem o przesłuchanie tej osoby i myślałem, że zgodnie z tym, jak to jest przyjęte w procedurze i także dobrych zwyczajach przed sądem, zostanie wyznaczony kolejny termin, na który wezwiemy tego pana i będziemy czyli 24 lutego był wyznaczony termin. Pan prokurator był wtedy w sądzie? Byłem wtedy w sądzie, oczywiście. I nie spodziewał się pan, że tego dnia sąd powie, to dzisiaj będzie ten dzień, w którym powiemy, że Aleksander Gawronik jest niewinny? Ja powiem więcej. Wszyscy, nawet obecne osoby na tej konferencji widziały ten tak zwany blitzkrieg, co się stało. Ja nigdy z tym, proszę państwa, się nie spotkałem, że nie dostałem jako oskarżyciel publiczny po 5 latach procesu możliwości przygotowania umowy końcowej. Co więcej, ja wniosłem o to, wolno mi o to wnieść. Wniosłem w Wysoki Sądzie, w takim układzie, jeżeli sąd uważa, że wszystkie moje wnioski dowodowe nie mają najmniejszego znaczenia, to ja bardzo proszę o wyznaczenie terminu do przygotowania się do umowy końcowej, w której będę mógł przedstawić moją argumentację. Proszę pamiętać, że proces pierwszej instancji trwał 5 lat, więc to wymaga przygotowania się do takiej umowy końcowej. Nie dostałem tego prawa. Co więcej, oskarżyciel posiłkowy pan Jacek Ziętara, który jest też stroną postępowania, również nie otrzymał takiego prawa. I właśnie panie prokuratorze Jacka Ziętarę, czyli oskarżyciela posiłkowego i brata, bo panu prokuratorowi niekoniecznie wypada ocenić postępowanie sądu tego 24 lutego. A jak pan widział ten 24 lutego, jak pan przyjął wyrok sądu i w ogóle jak pan ocenia cały ten proces 5-letni? Dzień dobry. Ja również dzień dobry. Też oczywiście dziękuję za zaproszenie i za zorganizowanie tej konferencji, bo no, nie ukrywam, że każda okazja mówienia o Jarku jest no, jeszcze utrwaleniem jego pamięci, że jeszcze są osoby, ludzie, którzy o Jarku pamiętają, więc za to bardzo dziękuję.
Nie wiem, jak mam skomentować to, co się wydarzyło 24 lutego. Ja też nie wiem. No i nie ukrywam, że jechałem na to, na ten proces, mając w głowie te wiadomości, którymi wszyscy żyliśmy tego dnia. Więc nie spodziewałem się, że jeszcze w prywatnej, tak się wyrażę, sprawie jeszcze przyjdzie mi przeżyć coś takiego, co nastąpiło właśnie tego dnia. No jest to pewnego rodzaju dla mnie kpina chyba z praw człowieka. Jest to pewnego rodzaju brak szacunku wręcz do osoby Jarka, bo to, co się stało, żeby uniemożliwić wygłoszenie mów końcowych i panu prokuratorowi, również mnie, no trudno to komentować. No, nie dosyć, że nie uniemożliwiono nam to, to jeszcze no, było widać wyraźnie, że że pani sędzia była przygotowana chyba tego dnia już do zamknięcia sprawy. Samo ogłoszenie wyroku było dla nas w tym dniu też zaskoczeniem. Sposób, w jaki próbowała pani sędzia przedstawić argumenty, tak, argumenty za ogłoszeniem takiego, nie innego wyroku, no, były takie, miałem uczucie z góry przygotowane i to było przesądzone chyba z góry, że musi taki wyrok zapaść. Oczywiście ja nie mam jak gdyby żalu do tego, że wyrok zapadł taki, a nie inny, bo tu sąd ma prawo do własnej oceny tego, co się stało. Tylko sposób, w jaki to zostało przeprowadzone jest, tak się po prostu nie robi, już mówiąc tak prostym językiem. Redaktor Krzysztof Kazimierczak, przewodniczący Społecznego Komitetu Wyjaśnień Śmierci Jarosława Ziętary. Też prośba, żeby odnieść się do tego wyroku z 24 lutego, ale też opowiedzieć choć trochę o tej historii i staraniach, żeby wyjaśnić motywy, przyczynę i znaleźć zabójców Jarosława Ziętary. Sprostuję. Komitet nazywa się imienia Jarosława Ziętary. Komitet Społeczny imienia Jarosława Ziętary. Ja zacznę od tego wyroku. No, on był zdumiewający. Byłem na tej rozprawie, byłem świadkiem tych wydarzeń. Tutaj prokurator Kosmaty nazwał to blitzkriegiem. Myślę, że to dobre sformułowanie. Ja jako dziennikarz wieloletni byłem obserwatorem, myślę, że kilkuset procesów i wielu, wielu, wielu wyroków i nie spotkałem się z sytuacją, żeby po tak skomplikowanym procesie wieloletnim nie umożliwić stronom przygotowania się do mów końcowych do sytuacji takich, że odrzucano wnioski dowodowe w bardzo ważnych kwestiach zasadniczych do sprawy, także się nie spotkałem, nawet w sprawach dotyczących jakiejś mniejszej rangi przestępstw kryminalnych, a tutaj mówimy o sprawie niezwykłej, o jedynym zabójstwie na zlecenie dziennikarza w Polsce. I myślę, że tutaj staranność, podejście do tej sprawy powinno być szczególne albo no przynajmniej mieszczące się w tych normach, a te normy, myślę, zostały tutaj złamane. Nie wspomniano tutaj o tym jeszcze, że nie dość, że uniemożliwiono przygotowanie, że odrzucono te wnioski dowodowe, ale także w błyskawicznym tempie sędziowie ten wyrok wydali. Tam przerwa między zakończeniem a ogłoszeniem wyroku trwała chyba z 20 minut, prawda? I było widać, bo okazało się, że to uzasadnienie wstępne takie było odczytywane z kartki, że po prostu prawdopodobnie sąd już na ten dzień idąc przed rozpoczęciem tej rozprawy, że ten wyrok już jakby został uzgodniony i został przygotowany i ten dzień właśnie agresji, napaści Rosji na Ukrainę po prostu stał się jakimś takim elementem, no nie wiem, że o tej sprawie szerzej nikt nie powiedział. Uwaga mediów, dziennikarzy była skoncentrowana na tych wydarzeniach światowych. Jeśli chodzi o całe tutaj starania, o doprowadzenie do tych procesów, no, to jest bardzo długa, długa historia. Nie będę wchodził w szczegóły, natomiast
zasadnicze znaczenie i tutaj no, przełomowe dla tej sprawy do tego, że doszło do tych procesów, to były nie tylko starania nasze, dziennikarzy poznańskich, wsparcie dziennikarzy ogólnopolskich w tych ostatnich latach starań, ale no przede wszystkim to, co zrobiła krakowska prokuratura, to, co zrobił obecny tutaj prokurator Piotr Kosmaty. Gdyby on podszedł do tej sprawy, tak jak przez wiele lat podchodziły poznańskie organy ścigania, czyli nic się nie stało, nie ma co w ogóle wnikać, nie ma co próbować wyjaśniać, no to no, teraz byśmy w ogóle nie rozmawiali. Natomiast pan prokurator Kosmaty podszedł do tej sprawy rzetelnie, potraktował jaką sprawę, którą trzeba przeprowadzić od początku i wziął pod uwagę te okoliczności, które przez lata wskazywaliśmy. Różne okoliczności, które podnosił także nieżyjący już ojciec Jarka Ziętary. To rzetelne śledztwo doprowadziło do sytuacji no, oczywistej. Zostali wskazani potencjalni sprawcy, zostało wyjaśnione wszystkie te okoliczności, bo tutaj dokładnie wiemy, za co Jarka zabito, co się działo przed tym, zanim zapadła decyzja o jego ostatecznym uciszeniu. Także to jest wielka zasługa prokuratury i tutaj takie potraktowanie przez sąd właśnie, że w pół godziny czy tam kończymy sprawę, trwający ponad 5 lat nawet proces, to było naprawdę no, uwłaczające zarówno do sprawy, do ofiary, do Jarka Ziętary, jak i także do rzetelności starań organów ścigania i wielu, wielu innych osób, które przez lata starały się o wyjaśnienie tej zbrodni, o sprawiedliwość w sprawie Jarka Ziętary. Jolanta Hajdasz na samym początku naszej konferencji przypomniała fakt, że ciało Jarosława Ziętary nie zostało znalezione, a w tle całej sprawy, jak wiemy, są nazwiska może z pierwszych albo z drugich stron gazet, są ważni biznesmeni z Wielkopolski, służby specjalne, rosyjska mafia. To wszystko tam widać, panie redaktorze. Tak, tak. No, no jest to sprawa, która no, była ogromnej rangi, w której doszło do ogromnych zaniedbań. No, to, że książka, nazwaliśmy pierwszą książkę o sprawie Ziętary, sprawa Ziętary, zbrodnia i klęska państwa. W tej sprawie organy państwa, które no, wcześniej, jak wiemy, próbowały zwerbować Jarosława Ziętary do pracy w Urzędzie Ochrony Państwa, instytucji, która działała w latach 90. Obecnie jest to ABW. To, że te organy państwa potem, mimo że wcześniej zabiegały o Jarosława Ziętary, o czym wiemy też prawdopodobnie nieoficjalnie niektórzy funkcjonariusze Jarosława Ziętarze pomagali w jakiejś mierze w tym śledztwie, albo przynajmniej wiedzieli o tym, co on robi. Potem tak potraktowali tą sprawę. No, generalnie jest to sprawa cały czas mało znana, mimo że padają w niej nazwiska najbogatszych biznesmenów w tamtym czasie, w latach 90. Wielu z nich należy obecnie też do czołówki najbogatszych ludzi. I część osób zamieszanych w tą sprawę, tych, którzy zyskali na śmierci Jarosława Ziętary, no nigdy nawet nie została przesłuchana w charakterze podejrzanych. To są tylko świadkowie. Także ta sprawa ma wiele, wiele bulwersujących aspektów. Tylko jeszcze dwa zdania powiem o sprawie no, ciała Jarka Ziętary. No, wiemy tutaj zeznań także właśnie świadków, zarówno tych najważniejszych świadków, jak i także innych, że no, tych zwłok nie będzie. Niestety ta zbrodnia miała być zaplanowana jako zbrodnia doskonała. Do niej szykowano się przez około 2 miesiące. Przygotowano ją w każdym aspekcie i między innymi przemyślano wcześniej, żeby pozbyć się zwłok. Zwłoki wiadomo są koronnym dowodem zbrodni i było to zaplanowane, że te zwłoki zostaną rozpuszczone w kwasie. Są informacje też od świadków o tym, że zostały potem szczątki, pewne tylko kości
i one zostały rozrzucone gdzieś w różnych miejscach rozmieszczone. Być może któryś właśnie zarówno ze sprawców, jak i osób zamieszanych wie, gdzie są jakieś te pozostałości niestety po Jarku. Natomiast no, ja akurat nie sądzę, żeby to wyszło na jaw, bo myślę, że w tym czasie mogły one zostać gdzie indziej przemieszczone i tutaj na to, że niestety nie dojdzie do czegoś takiego, że Jarek Ziętara będzie miał grób, no ja jestem przygotowany i raczej tego się spodziewam. Natomiast na sprawiedliwość w sprawie Jarosława Ziętary jest czas i oczekuję, że do tej sprawiedliwości w końcu dojdzie. Bardzo serdecznie panu dziękuję za wypowiedź. Pytanie takie krótkie do pana prokuratora, ponieważ nazwa służb specjalnych się pojawiła, ABW, czy w trakcie śledztwa, w trakcie procesu miał pan wgląd w tajne dokumenty naszych służb specjalnych, czy prosił pan o to, żeby pokazać, co tam jest w archiwach służb w Wielkopolsce? Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, na moją prośbę zostałem przyjęty przez szefa Agencji Wywiadu w Warszawie. Pokazano mi pełne akta, możemy nazwać to roboczo, werbunku Jarosława Ziętary do Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Rzeczywiście takie czynności były podjęte. Było to kompatybilne z tym, co Jarek miał zapisane w notesie. Dlatego też powiem szczerze, dziwiło mnie po tylu latach, że tak konsekwentnie odmawiano przez wiele lat, w latach 90., bo ja dotarłem do tych pism, które pojawiały się wówczas, że nie ma takich akt, nigdy nie był w zainteresowaniu służb specjalnych Jarosław Ziętara. Ja, proszę państwa, te akta widziałem. Oczywiście zostały dołączone do akt postępowania, tylko w formie zanonimizowanej. Natomiast, panie redaktorze, korzystając, trzy zdania tylko, a propos tego, co powiedział również pan redaktor Kaźmierczak. Proszę państwa, może to zabrzmi dziwnie, ale ja uważam, że ta sprawa by nie nabrała takiego charakteru i takiego tempa, gdyby nie determinacja i pomoc dziennikarzy. I to naprawdę szeroka paleta dziennikarzy pomagała w tym postępowaniu. Miałem bardzo duże wsparcie, bo proszę pamiętać, że w tej sprawie był cały szereg wzlotów i upadków i bardzo dużo jakichś dziwnych sytuacji, które tak by świadczyły o tym, że rzuca się kłody pod nogi. Dziennikarze mi bardzo pomagali. Bardzo dużo sugestii, które mi przekazał komitet właśnie, który prezentuje pan Kaźmierczak, to one stanowiły już po moich czynnościach materiał dowodowy, który posunął sprawę do przodu. Także bardzo za to dziękuję. Zresztą, proszę państwa, 3 lata miałem prowadzone śledztwo w prokuraturze w Katowicach z doniesienia oczywiście biznesmenów, których śmiałem ruszyć w tej sprawie, że brałem łapówki, że wymuszałem zeznania. Zresztą pan redaktor Kaźmierczak, na przykład jednego z kluczowych świadków, wie, jak on wygląda. W związku z powyższym, że ja na nim wymuszałem te zeznania, to byłoby dość śmieszne. Zresztą to wszystko zostało nagrane, zostało pokazane przed sądem i proszę państwa, tam powiedziałem na protokół i tego się nie wycofam nigdy z tego, bo zapytano mnie, jaka jest rola dziennikarzy i czy dziennikarze czasem nie torpedowali tego postępowania. Powiedziałem na protokół wręcz przeciwnie. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Dziennikarze mi bardzo dużo pomogli w tej sprawie. I jeszcze jedno zdanie uzupełniające, jak pan redaktor pozwoli. Co jest znamienne w tej apelacji? Teraz do procesu troszeczkę przejdę, tylko jednym zdaniem, panie redaktorze. Bo chciałem o apelacji oddzielnie porozmawiać. A, to dobrze, to ja w takim razie już nie będę więcej mówił. I tylko potwierdzę jeszcze to, co powiedział pan redaktor Kaźmierczak. Proszę państwa, sprawa w ogóle została ruszona w Poznaniu rok po zdarzeniu. Proszę pamiętać, że w sprawach o zabójstwa najważniejsze są oględziny, najważniejsze są pierwsze czynności. I to jest właśnie pytanie dotyczące roli służb specjalnych. Czy jak pan zobaczył, w jaki sposób działały służby wtedy tuż po zabójstwie, czy przez pewien czas, przez pierwsze lata? Czy pan widział chęć wyjaśnienia sprawy, czy przeciwnie? Mogę przychylić się do tego ostatniej frazy, którą pan redaktor powiedział. No, oczywiście, proszę pamiętać, jestem prokuratorem, ja muszę się obracać w świetle materiału dowodowego. Ja mogę wysnuwać sobie pewne wnioski, natomiast nie mogę się nimi dzielić publicznie. Natomiast na pewno wpływy były, to nie ulega wątpliwości. Proszę państwa, ja w postępowaniu przesłuchałem świadków, którzy stwierdzili jednoznacznie, że Jarosław Ziętara no, udawał się również do Urzędu Ochrony Państwa w Poznaniu. Oczywiście po zabezpieczeniu ksiąg wejść i wyjść nie znalazłem najmniejszego śladu po tym. Także no, była dziwna tu sytuacja. Obecnie jeszcze żyjący szef służb specjalnych, którego przesłuchiwałem,
też mi powiedział, że przyjechał do Poznania, zresztą nie żyjącym już panem generałem Petelickim w tej sprawie i to wszystko wyglądało dość dziwnie. Tak mogę powiedzieć, na ogólnie proszę mi wybaczyć, ja nie mogę pewnych rzeczy mówić, gdzie one nie są procesowo potwierdzone, gdyż jestem procesualista, czyli prokurator. To na szczęście mamy brata pana Jacka Ziętara, który obserwował proces od samego początku. Czy pan widział w organach ścigania tą chęć wyjaśniania, czy przeciwnie, pan spotykał się z murem i mówili, po co pan tu przychodzi, nie ma sensu i tak dalej, i tak dalej. Właściwie pan już odpowiedział na to pytanie. Dokładnie tak było. Dokładnie tak było. Czyli jak było? Że mój ojciec, który w tych latach, głównie 90. Był tą osobą, osobą napędową niejako tej sprawy, która oczywiście z pomocą dziennikarzy starała się zebrać wszystkie wątki, jakie tylko były możliwe, wszystkie ślady, jakie tylko były możliwe i to, co zebrał, te informacje, które miał, przekazywał najpierw na policję, a później do prokuratury i właściwie odbijał się jak od muru, nic z tego nie wychodziło. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że pewnie 95% tych wątków było wątkami ślepymi, ale to my wychodziliśmy z założenia jako rodzina, że trzeba to po prostu wszystko sprawdzać, bo nie wiadomo, czasami najgłupsza informacja może się okazać ważną. Natomiast rola służb specjalnych od samego początku była, mówiąc bardzo delikatnie, dziwna. Przecież już 3 czy 4 bodajże dnia po zaginięciu Jarka szef poznańskiego oddziału UOP poprosił o spotkanie z moim ojcem, co już nam się wydawało trochę dziwne, ale z drugiej strony cieszyliśmy się, że mamy wsparcie w takiej instytucji. I co rozmowa dotyczyła właściwie tego, co mój ojciec wie właściwie o tej sprawie, czy właściwie o kontaktach Jarka z UOP. Mój ojciec wyszedł z tego spotkania mocno zniesmaczony. Zresztą my jako rodzina doskonale wiedzieliśmy o tym, że Jarek dostał przecież propozycję pracy z Urzędu Ochrony Państwa pół roku przed 1 września, co samo w sobie nie było czymś dziwnym, no bo tam też przecież w końcu muszą jacyś ludzie pracować i to w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Natomiast Jarek odmówił, nie leżało to w jego zainteresowaniach. I później już po zaginięciu śmierci Jarka ojciec wielokrotnie zwracał się z zapytaniem do Urzędu Ochrony Państwa o kontakty Jarka z urzędem i vice versa. I za każdym razem dostawał odpowiedź, że osoba Jarka nie leżała w zainteresowaniach UOP, co było oczywistą nieprawdą. I tak jak pan prokurator tutaj wspomniał, dopiero po 20 latach Urząd Ochrony Państwa zdecydował się na oficjalnie przyznali się do tego, że te kontakty były. I pytanie, jaki sens miało ukrywanie tej informacji? Przecież gdyby odpowiedź była od razu tak, były te kontakty, składaliśmy ofertę powiedzmy pracy Jarkowi, to byłoby dla nas to jakoś logiczna odpowiedź. Natomiast to, że oni to cały czas negowali, stwarzało takie sytuacje nie do powiedzenia i jakiegoś... To uzasadnienie było, panie Jacku, bardzo ciekawe, że robiliśmy kwerendę i nagle się znalazły po 20 latach. Nie wiedzieliśmy, dlaczego nagle teraz się znalazły. Ja wysnuwam wniosek tego typu, że ta sprawa nabrała jednak rozpędu, stała się sprawą znaną całemu społeczeństwu, co to jest zasługa dziennikarzy. Ludzie uwierzyli, że coś się w tej sprawie może stać. Zaczęli się zgłaszać ludzie, zaczęli składać zeznania i że to się rozkręciło i być może na tej fali dostaliśmy informację, że jednak akta są. A 20 lat ich nie było. Tak, a ja tylko chciałabym jedną rzecz powiedzieć, bo tutaj troszkę wtrącając się panom w wypowiedzi, bo dziękujemy i chwalimy dziennikarzy. Oczywiście tak i tutaj myślę, że takim właśnie symbolem wszystkich dziennikarzy, którzy starali się wyjaśnić tę sprawę, jest właśnie Krzysztof Kaźmierczak. Ale gdyby nie przeniesienie tego śledztwa z Poznania do Krakowa, panie prokuratorze, my byśmy dalej wchodzili w zamkniętym jakimś kręgu. Należę do tych dziennikarzy, którzy pracują w Poznaniu
Ja byłam szeregowym dziennikarzem wtedy, kiedy Jarek był również dziennikarzem. Znaliśmy się, bo kończyliśmy te same studia. I wiem, z jakimi murami, z jaką niemocą się spotykaliśmy wtedy, kiedy usiłowaliśmy wyjaśnić, co się stało z naszym kolegą. Najbardziej absurdalne teorie, którymi wyjaśniano wówczas jego zaginięcie. Teorie, że wyjechał za granicę i z nikim z rodziny nie będzie się kontaktował, że zmienił życie, że no najróżniejsze historie były. W górach zaginął. W górach zaginął. Czy po prostu nawet były nieraz takie działania usiłujące coś wykazać, że na polu X kamerą termowizyjną będziemy szukać zwłok Jarka w 98 czy 99 roku. No były takie sytuacje generalnie i umarzenia. Umorzenia, po prostu nic nie można zrobić, nic nie wiemy. Nawet walka była o to, żeby uznać go za zmarłego. Tak więc przeniesienie śledztwa, powtarzam, z Poznania do Krakowa, to był ten moment kluczowy, że cokolwiek na ten temat realnego wiemy. Panie prokuratorze, to takie egzystencjalne pytanie. Jak pan dostał po raz pierwszy sprawę zabójstwa, dotknął pan akt, otworzył pierwszą stronę, co pan pomyślał? No przede wszystkim, proszę państwa, trzeba było rozpocząć śledztwo tak naprawdę od początku, nawet nie na nowo, nie powtarzać, tylko od początku. No myśmy przeprowadzili pierwszą czynność, zrobiliśmy tak zwaną wizję lokalną, eksperyment, jako pierwsi po 20 latach. Oczywiście, żeby, proszę mnie nie odebrać, że ja neguję moich poprzedników. To nie do, który nie to był rok? W 2012 roku, czyli 20 lat po zdarzeniu, odtworzyliśmy dopiero ostatnie godziny z życia Jarka na podstawie zeznań jego ówczesnej narzeczonej. Czyli no to przyjechaliśmy do Poznania, czyli, i... Czyli przedtem żaden prokurator tego nie zrobił? No tego typu czynności no dobrze, nie było. I to było, co pani redaktor tu mówiła, dziwne wątki. To ja zapytam się o takie wewnętrzne sprawy prokuratury. To skoro wiemy, że on tego nie zrobił, znaczy nie wykonał te czynności, które powinien wykonać. Czyli właściwie taki prokurator powinien zostać odsunięty z prokuratury, powinien zostać ukarany. Ja wiem, że panu niewygodnie odpowiadać na to pytanie, bo nie jest pan prokuratorem generalnym ani ministrem sprawiedliwości. To w takim razie ja takie pytanie w kosmos zadam. Dlaczego nie ma konsekwencji? Tak, bo dlaczego, proszę państwa, nie ma takich konsekwencji? Panie prokuratorze, może pan wolne wnioski teraz. No mnie jest bardzo, tak pan redaktor słusznie zauważył, no mnie jest bardzo trudno oceniać innych prokuratorów. Też nie ukrywam, że państwa, proszę tego źle nie odebrać, ale Poznań też mi się wydaje w sensie też no, i służb i tak dalej trochę specyficzny w stosunku do Krakowa. Być może to stąd wynika. Ale ta powiem krótko, śledztwo trzeba było... Panie prokuratorze, to już dziennikarze, a ta specyfika na czym polega? No na tym, jak przeczyta pan redaktor te akta. Przez pierwszy rok, proszę państwa, jest zgłoszenie. Tu nawiążę do ojca Jarka. Wystarczyło, proszę państwa, przeczytać bardzo dokładnie z uwagą to, co przeanalizował ojciec Jarka. To były bardzo analityczne rozważania, które naprowadzały już na samym początku na właściwą ścieżkę. Nie, że Jarek zaginął w górach, bo lubił jeździć w Bieszczady. Przecież to bzdura była. Po przeczytaniu samych tych, można było przeczytać materiały, które zgromadził Komitet Społeczny. Następna rzecz, panie redaktorze, wystarczyło przeczytać zapiski w notesie Jarka. Od tego trzeba było zacząć i wtedy można było zrozumieć, z jakiej strony mu groziło niebezpieczeństwo. Ja spotkałem się w uzasadnieniu wyroku z zarzutem, że przecież on niewiele opublikował tekstów niebezpiecznych. No to proszę państwa, dla mnie, dla prokuratora to tym bardziej świadczy, że coś mu mogło grozić, bo jeszcze nie zdążył opublikować. Gdyby on już opublikował te teksty, to jaki byłby sens go uciszać, kiedy to wszystko by się już, prawda, wystarczyło analitycznie podejść do tej sprawy, więc wydaje mi się, inaczej powiem, żeby tutaj nie robić jakiejś glorii i chwały, normalnie podejść do tego jak do śledztwa i przeprowadzić wszystkie czynności. Państwo pamiętacie, tych wizyt było strasznie dużo, na większości o nich nie wiecie, bo mogłem w tej sprawie wykonywać czynności operacyjne, co prokuratorzy nie dostają takich zgód, ja mogłem, z tego względu, że też nie ukrywam, że przedstawiciele tego świata po drugiej stronie zwrócili się, że będą rozmawiać, ale tylko ze mną. W związku z powyższym musiałem odbywać z nimi spotkania. I proszę państwa, po iluś latach przyjechaliśmy do siedziby Elektromisu, ale proszę pamiętać, myśmy przyjechali tam w 2015 roku czy 2014. 22 lata
po zdarzeniu. Szukaliśmy oczywiście, natomiast proszę pamiętać, że w 1992 roku nie było kamer, nie było telefonów, nie mieliśmy BTS-ów, nie mieliśmy tego wszystkiego, co jest teraz. Już kończę, żeby się nie musieliśmy bazować, proszę Państwa, musiałem bazować przy kierowaniu aktu oskarżenia na tym, co ludzie mówili po tylu latach. Dlatego tym bardziej zdziwiło mnie uzasadnienie, gdzie było powiedziane na końcu uzasadnienia sądowego. Prokurator nie przedstawił, cytuję, żadnego dowodu na winę Aleksandra Gawronika, ale wcześniej na 80 kilku stronach przeanalizował wszystkie dowody, obalając je. To ja mam pytanie w takim razie, czy to były dowody, czy ich nie było? Mam zarzut, że nie przedstawiłem żadnego dowodu, ale wcześniej słyszę, że dowód jest niewiarygodny, niepełny. Odniosłem wrażenie, ostatnie zdanie, panie redaktorze, że jaki dowód by mnie dostarczył Wysokiemu Sądowi, on już na a priori można założyć, że jest niewiarygodny i nie zmierza do wyjaśnienia sprawy. A to jest przed Sądem Poznańskim toczony tak, proces. No tak, zgodnie z procedurą przed Sądem Poznańskim. Pytanie w takim razie do Aleksandry Tabaczyńskiej, która była obserwatorem Centrum Monitoringu Wolności Prasy w czasie procesu, jakie ty odniosłaś wrażenia obserwując proces, bo ja czytając twoje sprawozdania miałem wrażenie, że to już jest, że jesteśmy blisko udowodnienia sprawstwa panu Gawronikowi. Takie przynajmniej były wrażenie, a tymczasem. Rzeczywiście, ja jednak chciałabym rozpocząć od podziękowania Jackowi Ziętarze, ponieważ ta sprawa umyka, a Jacek Ziętara od wielu lat był praktycznie na każdej rozprawie dotyczącej swojego brata jako oskarżyciel posiłkowy. Chciałabym tylko dopowiedzieć, że jak ktoś prowadzi normalne życie zawodowe, jest to naprawdę bardzo trudne i dla samego Jacka Ziętarę, pewnie i dla jego bliskich, żeby trzy razy w miesiącu, bo były czasy, że były po dwie rozprawy w procesie ochroniarzy, jedna Gawronika, żeby zawsze na tych procesach być i być też no, czynnym, bo oskarżyciel posiłkowy zadaje pytania, no też słucha. I tutaj wielki szacunek chciałam tutaj oddać dla pana postawy. Nie mówiąc już o tym, że samo wysłuchiwanie tych zeznań, które były dramatyczne, ale też i szkalujące, obrażające Jarka Ziętary, też na pewno było trudne. Co do samego procesu, proces był w większości jawny, w zasadzie dziennikarzy nie wpuszczono tylko na zeznania jednego ze świadków, Jerzego U. Główny świadek oskarżenia Baryła, gangster o pseudonimie Baryła, który odsiaduje dożywocie, bardzo tak no, emocjonalnie i z pewnego rodzaju charyzmą nawet opowiadał, co się wydarzyło i starał się ze wszystkich sił, aby sąd mu uwierzył. I było to w dużej mierze również dla dziennikarzy wiarygodne. Niestety w trakcie tych zeznań sąd dopuścił opinię biegłego psychologa. W sumie było trzech biegłych psychologów. Dwóch uznało, że zeznania Macieja B. są wiarygodne i spełniają psychologiczne kryteria wiarygodności. Natomiast trzeci na podstawie bardzo skąpego materiału, bo jednej rozprawy plus jakichś dokumentów, których bliżej dziennikarze nie wiedzą, o jakie chodziło, uznał, że zeznania Macieja B. są niewiarygodne. To miało bardzo duże znaczenie mimo protestów wtedy pani prokurator Potoczek-Bary, która prosiła o informacje, w jaki sposób sprawdzał ten materiał, czy metody, które stosował, są wystandaryzowane. On zaprzeczył, powiedział, że te metody nie wszystkie są wystandaryzowane, ale żadna nie jest zakazana. Ta sytuacja nie wzbudziła podejrzeń sądu. Sąd przyjął tę opinię. Natomiast no, chciałam też dodać, że ten biegły sądowy no, też miał takie zachowanie, które również wzbudzało pewną rezerwę, jeśli chodzi o moją osobę, ponieważ był niezwykle taki pewny siebie, nawet bym powiedziała butny i obcesowy. Nie tylko w stosunku do prokuratora, który zadał właśnie pytanie o metody, którymi się posługiwał, ale również samego oskarżonego, którego tam potem podpytywał, żeby uznać go za niewiarygodnego.
Moim zdaniem ten świadek Maciej B. bardzo ładnie sam się bronił, bo były różne konfrontacje właśnie z Aleksandrem Gawronikiem, które Maciej B. wygrywał i słownie potrafił udowodnić, że Gawronik nie miał racji i to też wybrzmiewało na sali sądowej nieraz. Zarzuty, które no, z mojego punktu widzenia głównie sąd stawiał do świadka oskarżenia Baryły, polegały na tym, że zna on sprawę ze słyszenia, a świadek, który mu to opowiadał, świadek wydarzeń, już nie żyje. I to jakby dyskwalifikowało w dużej części jego zeznania. Natomiast też 24 lutego w czasie tej ostatniej rozprawy, sąd dopuścił do zeznań wdowę po poznańskim dziennikarzu o pseudonimie Żuk. Ta pani, blisko 90-letnia, cały czas mówiła, że ona nie pamięta, nie wie. Dziennikarze, którzy to obserwowali, też nie mieli wątpliwości, że ona się nie orientuje w sprawie. Ponadto, oprócz tego, że sama nie wiedziała i wszystko, co wiedziała, to wiedziała z opowieści męża, powiedziała, że wszystkie dokumenty, które mąż posiadał, spaliła, więc nie ma do czego wracać. W związku z tym jest tutaj podobieństwo. Ona też opowiada zdarzenia, które słyszy od osoby drugiej, również nieżyjącej. Jednak podczas tego przesłuchania tej pani padły zdania, że Jarosław Ziętara był zastraszany, jak się wyrażał jej mąż, przez białe rękawiczki, ale nie umiała doprecyzować, co oznacza słowo białe rękawiczki. I ostatnie zdanie, które padło, stwierdziła, że Jarosław Ziętara był widziany w redakcji dnia 1 września 1992 roku, gdzie powszechnie wiadomo i udowodniono, że on tego dnia do redakcji nie dotarł. Ta pani, która by się wydawała, że no, starsza wdowa może nie pamiętać, mało wiarygodna w moich oczach na pewno, jednak to nie przeszkodziło sądowi w drugiej sprawie, w sprawie ochroniarzy, przyjąć zeznania tej pani i w procesie i w uzasadnieniu wyroku, który również był uniewinniający dla ochroniarzy, przytoczyć jej zeznania, że po prostu Jarosław Ziętara był widziany 1 września 1992 roku. To jest takie najbardziej dla mnie uderzające i przykre, że odrzuca się zeznania świadka, który no, ryzykuje wręcz z tym, co robi, swoje życie, swoje zdrowie, naraża rodzinę, prosi o wyłączność, sąd się nie zgadza, a przyjmuje się za wiarygodne zeznania pani, która na dobrą sprawę no, sama przyznaje, że nie wie, o czym mówi. To teraz czas, panie prokuratorze, na przejście do tej apelacji i o odpowiedź na pytanie, dlaczego i co w tej apelacji jest. Przede wszystkim tak powiedziałem, panie redaktorze, szanowni państwo, sąd zarzucił mi, że nie przedstawiłem żadnego dowodu, następnie te dowody obalił. I teraz jeszcze jedno zdanie tylko do tego, co szanowna moja przedmówczyni powiedziała. Proszę państwa, zeznania Baryły, bo tak możemy mówić, on tak funkcjonuje, dotyczące tego, co on widział, czego był świadkiem, zostało potwierdzone również zeznaniami innego świadka, są spójne. One się nie zmieniały na przestrzeni całego procesu. Widzieliście wszyscy państwo, że ja nagrałem te zeznania, bo jak ja zobaczyłem, że mam do czynienia z człowiekiem, który jest dość chaotycznie, mówię, impulsywny, żeby to miało walor wiarygodności, żebyście wszyscy to zobaczyli, one były takie same jak później przed sądem. Oczywiście można zarzucać mu pewne pomieszanie w sprawach, które on słyszał od kogoś, ale tego, czego on był świadkiem w czerwcu 92 roku, te zeznania są spójne. I tutaj zamykając temat, to co pani powiedziała, no, dwie opinie psychologiczne stwierdziły, że wiarygodność, walor wiarygodności mają te zeznania. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, proszę państwa, powołuje się kolejnego biegłego, jeżeli opinie wcześniejsze są sprzeczne i sąd nie wie, co zrobić. W tym wypadku one były takie same, więc w moim odczuciu, kierując się również stanowiskiem Sądu Najwyższego, nie było nawet potrzeby powoływać trzeciego biegłego, bo wcześniejsze dwie opinie były takie same. Zeznania Macieja, czyli Baryły, są wiarygodne. Teraz co do apelacji.
Panie redaktorze, ja to mówiłem już wielokrotnie dziennikarzom, więc tu powtórzę. Schodząc z tego świata będę i tak szczęśliwy, że zrobiłem, chciałem zrobić, może to górnolotnie zabrzmi, żeby trochę sprawiedliwości stało się zadość. Jeżeli ze względów proceduralnych, formalnych sąd się nie zgadza ze mną, co uważam, że czytając zarówno akt oskarżenia, będąc na procesie i czytając uzasadnienie mojej apelacji, uważam, że jest pełny materiał dowodowy do skazania tego człowieka. Jeżeli nawet do tego nie dojdzie, ja do końca będę pewny i powiem to przed sądem, jak będę występował, jeżeli będzie mi dane, że postąpiłbym jeszcze raz dokładnie tak samo z tym materiałem dowodowym. Są zeznania zarówno świadków bezpośrednich, są zeznania świadków ze słyszenia. Proszę Państwa, był człowiek, który siedział z naszym głównym świadkiem, o którym mówimy, razem w więzieniu. I on mu opowiedział to. Ten człowiek zgłosił się do nas, nie do mnie, żeby była jasność. To nawet nie przeze mnie szło, bo tam były zarzuty, że ja manipulowałem, co było oczywistą nieprawdą. I powtórzył dokładnie to samo, co ten nasz świadek główny oskarżenia mówił do mnie w 2000 bodajże chyba 13 czy 12, jak go dowieziono do mnie. Więc tego się nie da, proszę Państwa, zmanipulować. Były zarzuty, że ja manipulowałem. Ilość informacji, które przekazywał ten świadek i tyle detali świadczą w mojej ocenie o jego wiarygodności. I jeszcze, żeby nie zanudzać, w wyroku uzasadnienia jest takie stwierdzenie. Prokurator nie naprowadził żadnych informacji, które wskazywałyby, że oskarżony, czyli Gawronik, znał się z panem prezesem Elektromisu na początku lat 90. Dwie rozprawy wcześniej przesłuchiwaliśmy pana redaktora Króla, prawda? Byłego naczelnego wprost, o ile kojarzę. Powiedział wyraźnie na protokół w obecności wszystkich na sali sądowej. Początek lat 90. do Warszawy przyjeżdża do mnie Aleksander Gawronik i jest niejako emisariuszem pana Świtalskiego. Chce, żebyśmy się spotkali, żeby się nie ujawniały, nie ukazywały w prasie negatywne o mojej firmie artykuły. Początek lat 90. Mnie nie interesują kwestie ukazywania artykułów. Ja jestem procesualistą, robiłem proces. Więc przesłuchujemy pana Świtalskiego, który mówi, że nie było takiej sytuacji, nie było żadnych kontaktów. Więc moją naturalną reakcją jest wniesienie o konfrontacji. Jak Wysoki Sąd ustali, czy pan Król mówi prawdę, czy świadek, były prezes Elektromisu mówi prawdę. Zostaje ten dowód odrzucony. No to ja przepraszam bardzo, nie naprowadziłem, ale jeżeli chciałem naprowadzić poprzez wniosek dowodowy, został on oddalony. Więc ja pytam się, jak mam to zrobić? I ostatnia rzecz, o tym świadku, który mówiłem na początku. W jednej z książek o tej sprawie wprost ten świadek mówi o tym, co powiedziałem na początku, że na początku lat 90. doprowadził do spotkania między oba panami. Chcę tego świadka przesłuchać, mówię Wysokiemu Sądowi. Wysoki Sąd stwierdza, oddalam z uwagi, że zmierza to do przewlekłości procesu. No proszę Państwa, po pierwsze, świadek ten z ustaleń, które z książki wynikają, ja przedstawiłem tą książkę, 300 metrów dalej od budynku sądu pracuje do dzisiaj, więc wezwanie go nie nasręczałoby jakichś problemów, ale co więcej, przerwy w tym procesie trwały naprawdę, no pan Kaźmierczak też chodził na te rozprawy, wiedział, czy wezwanie, jeszcze tydzień, odroczenie postępowania i wezwanie jednego świadka, czy to na tle tego, jak duże były przerwy, jest przewlekaniem procesu. No ja nie będę komentował, bo też ja nie chcę komentować wyroków sądowych, ja tylko mówię o pewnych aspektach związanych z apelacją. Także panie doktorze, skierowałem tę apelację i będę możliwymi środkami prawnymi do końca walczył, ile będzie to możliwe. Jeżeli ta apelacja została wniesiona, to kiedy mamy się spodziewać rozstrzygnięcia tej apelacji? To już czekamy teraz na wyznaczenie terminu przez sąd apelacyjny zgodnie z procedurą. No ile czasu już czekamy? Wyrok był, jak wiemy, 24, natomiast tam były kwestie dotyczące uzasadnienia. Potem, czyli sąd miał pewien okres na uzasadnienie. Ja miałem 2 tygodnie na napisanie apelacji. Bodajże to wszystko było zakończone gdzieś na początku maja, o ile ja kojarzę, cała procedura. A w tym wymiarze sprawiedliwości w Polsce normalny czas oczekiwania na apelację jest jaki rok? 10 lat? 50? Znaczy, to też zależy od sprawy. Tu pan Kaźmierczak na początku powiedział, że ta sprawa nie jest zwykłą sprawą kryminalną. Także ja powiem tak. Czekaliśmy tyle lat, więc ja bym był nawet za tym, żeby sąd drugiej instancji bardzo rzetelnie przeczytał te akta, więc mam nadzieję, że to już niedługo nastąpi. Dobrze. I jeżeli apelacja zostanie rozstrzygnięta po myśli pana prokuratora, to sprawa wróci, rozumiem, do instancji niższej i znowu wróci do sędziów w Poznaniu, którzy nie dopuszczają świadków i prowadzą tak postępowanie sądowe, żeby ono się było rozciągnięte w czasie, a konkluzję już mają przygotowaną na kartce dużo wcześniej.
Znaczy, ja mogę tylko odpowiedzieć przepisami kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z procedurą, jeżeli sąd wysłucha mojego stanowiska i zgodzi się ze mną, to mam nadzieję, że uchyli ten wyrok i skieruje do ponownego rozpoznania przez sąd oczywiście okręgowy w Poznaniu, natomiast w innym składzie. Bo tak mówi procedura, ja tyle mogę powiedzieć. Inny skład sędziowski. To teraz czas na Centrum Monitoringu Wolności Prasy, bo Jolanta Hajdasz, Centrum Monitoringu Wolności Prasy i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wsparło pana prokuratora w tej apelacji. Dlaczego? Ja powiem tylko o takich ogólnych motywach, o szczegółach poproszę, żeby przedstawił Michał Jaszewski, doradca prawny naszego stowarzyszenia. Pierwsza taka refleksja po tym, jak dowiedzieliśmy się, że ten wyrok właściwie uniewinniający Aleksandra Gawronika, no, po tylu latach procesu i tylu latach szukania prawdy niewiele, no, zamyka w ten sposób, pokazując, że nic się nie stało, ten pan nie jest też winny. Po lekturze uzasadnienia tego wyroku wiedziałam, że my na pewno tą apelację, jeśli ona będzie złożona, będziemy wspierać z tego względu, że są bardzo upokarzające stwierdzenia zawarte w uzasadnieniu wyroku dla Jarka Ziętary, czyli dla dziennikarza, dla kogoś, kto poniósł śmierć z tego powodu, że był dziennikarzem. Na przestrzeni tych 30 lat bowiem nie wskazano żadnego innego powodu, dla którego on miałby zginąć, racjonalnego, logicznego. To jest jedyne wytłumaczenie, dlaczego dziś między nami pana Jarosława Ziętary, redaktora Jarosława Ziętary nie ma. I co napisał sąd? Że on właśnie był autorem, początkującym dziennikarzem, autorem 65 artykułów, a tylko 4 z nich dotyczyły tematyki gospodarczej. I w taki sposób, to ja cytuję tak ogólnie, ale tak to zostało napisane, jakby to nie miało żadnego znaczenia. A przecież to już świadczy o tym, że to był zdolny dziennikarz i pracowity i w ogóle nie ma o czym mówić. Był dziennikarzem, miał legitymację prasową i dlatego chcieliśmy po prostu, my chcemy wyjaśnić, co się stało w sposób taki, że jeżeli ktoś kiedyś do tego wróci, to nie będzie tego podważał, że ktoś był dziennikarzem, wykonywał trudny zawód i zawód, w którym ryzykował po prostu swoim życiem, jak widać. I druga sprawa to jest też kontekst tego wszystkiego, co się wówczas działo. To są naprawdę lata transformacji ustrojowej, początek lat 90. To jest zupełnie inny świat niż ten, który znamy dzisiaj. Przepisy są takie, jakby ich nie było. Elektromizm wwozi do Polski hektolitry i cysterny alkoholu, który nie jest oclony, papierosy, przepływ różnego rodzaju dziwnych interesów. Już filmów fabularnych nie będę wymieniać na bazie tego, co się wtedy działo, ile powstało. Nie mówiąc już o szczątkowych informacjach także w prasie, radiu, telewizji. Co w tamtym czasie tak naprawdę, jak wyglądała rzeczywistość, trzeba brać pod uwagę, oceniając tak trudną, bezprecedensową sprawę, jaką jest zabójstwo dziennikarza. Zawsze jest to naruszenie zasady wolności słowa. Także w latach 90. i wymiar sprawiedliwości musi w wiarygodny sposób przed nami wszystkimi się z tą sprawą uporać. 30 lat na razie sobie nie daje rady, więc czekamy na wnioski, na konkluzje, na wyroki i też uzasadnienia, bo jedna rzecz tylko chciałam jeszcze podkreślić, zanim Michał Jaszewski dopowie szczegóły. Dzięki temu, że to postępowanie po raz kolejny było wznawiane, że do tego procesu doprowadzono. Dzisiaj mamy kilkadziesiąt tomów akt opisujących to, co się działo w latach 90. w Poznaniu, a pośrednio też w całej Polsce. I może kiedyś historycy również do tego typu sprawy sięgną, żeby zrozumieć tak naprawdę no, różne zawiłe drogi transformacji ustrojowej z PRL-u do Rzeczpospolitej Polskiej. Michale, proszę cię o tych kilka argumentów, dlaczego my jako CMWP wspieramy apelację pana prokuratora. Tak, dziękuję bardzo. No, proszę Państwa, mieliśmy może o tyle troszeczkę utrudnione zadanie, że w przeciwieństwie no, do pana prokuratora oczywiście my nie mamy wglądu do akt śledztwa, tylko do tych materiałów, które
organy wymiaru sprawiedliwości mogą nam udostępnić, prawda? Więc no, to jest jakby oczywiste, że w tym momencie występuję jako rzecznik interesu publicznego, tak? I o ile jakby zadaniem oskarżyciela, oskarżyciel ma być przekonany co do winy oskarżonego, to jest w porządku, tak samo obrona co do niewiny, my bardziej występujemy obiektywnie. Dlatego też to, co przede wszystkim najbardziej zwróciło uwagę, to jakieś takie niezwykłe stwierdzenia sądu, bo sąd nam udostępnił wyrok z uzasadnieniem w wersji zanonimizowanej na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. I to było tam paru elementów, które rzeczywiście no, musiały być poważne wątpliwości i nie mogły pozostać bez reakcji. Dlatego też wspólnie z panią tutaj dr Hajdasz przekazaliśmy opinię sądowi. Pierwsza rzecz, o której to już mówił pan prokurator, to to, że sąd tak naprawdę zawarł w uzasadnieniu takie stwierdzenie, że w zasadzie to oskarżyciel nie przedstawił absolutnie żadnych dowodów na tutaj winę oskarżonego. No ja nie jestem pewien, czy to jest tylko warstwa semantyczna jakaś tego wyroku, stylistyczna, tak? Czy chodziło sądowi jakiś merytoryczny argument, ale brzmi to bardzo dziwnie, bo zaraz potem sąd w kilkudziesięciostronicowym, bardzo skomplikowanym i szczegółowym wywodzie koncentruje się na obalaniu dowodów, które przedstawił oskarżyciel. A chwilę przedtem sąd stwierdza, że żadnych dowodów nie przedstawiono. Jest to troszkę, dla mnie to jest sprzeczność i myśmy to sądowi wyraźnie wyargumentowali, że to jest po prostu sprzeczność logiczna. No, nie można twierdzić, że dowodów nie ma, a potem koncentrować całe orzeczenie na ich obalaniu. Jest to zupełnie... To w takim razie uzasadnienie jest też niepotrzebne, no bo nie ma co uzasadniać, prawda? No bo jak dowodów nie ma. Dokładnie tak. Druga sprawa to jest to, co też i pan prokurator tutaj powiedział, no, że generalnie sąd taką konkluzję zawarł, że zasadniczo te materiały, których opublikował Jarosław Ziętara, ja tutaj sobie zapisałem, że ich było 65, tylko 4 miały dotyczyć tematyki gospodarczej, w związku z tym no, z pewnością no, tutaj nie ma powiązania między tym, co on tam miał opublikować, tym jego materiałem, a zabójstwem, tak? Czyli z jego zniknięciem. No, znaczy wydaje mi się, że taka argumentacja jest niezmiernie naiwna i my to w obiektywny sposób wykazaliśmy. No, zresztą generalnie rzecz biorąc w ogóle wydaje się, że sąd trochę podszedł do tej sprawy, tak jakby to była taka sprawa jakaś, ja nie wiem, jakieś takie zwyczajne zabójstwo. Tak? Ja jeszcze o tym będę mówił. Natomiast no, we wszelkich sprawach aferowych, mafijnych, tak, no, to generalnie świadka się ucisza, zanim on coś zrobi, żeby się obronić przed potencjalnymi skutkami publikacji. Tutaj jakby miałem wrażenie, że do sądu to zupełnie nie przemówiło i sąd chciał jakoś tak to zdezawuować z niezrozumiałych dla mnie zupełnie przyczyn, dla nas przyczyn. Myśmy to w naszym stanowisku wykazali. Kolejna taka rzecz, no to też jest kolejne przedstawienie dowodów, bo zgodnie z regułami procesowymi KPK powinny być dowody najpierw, że tak powiem, przedstawione oskarżyciela, potem przedstawia swoje dowody obrona. Jest to ściśle określone w procedurze i to ma na celu zabezpieczenie praw obu stron. Tutaj dochodziło do naruszeń w tym zakresie. Tu jest jeszcze taka jedna rzecz, które w ogóle dla mnie jest zupełnie czymś niezrozumiałym. Tutaj pan prokurator to w apelacji wyargumentował, mianowicie okazuje się, że już, że sąd zamknął tak naprawdę postępowanie dowodowe, po czym przyjął od oskarżonego jakiś materiał procesowy i nie wiemy, co to było. Teraz proszę państwa, to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna. Znaczy oczywiście, że sąd w uzasadnieniu nie powołał się na to, co przyjął. Nie wiemy, chyba to był nośnik cyfrowy bodajże. No, tak? Tyle wiemy z oświadczenia oskarżonego. Tak, ale proszę państwa, proszę zobaczyć, jaka jest sytuacja. W jednej z czołowych spraw aferowych trzeciej RP, bo to jest sprawa aferowa, tak? No, bo to jest, mamy zabójstwo dziennikarza i my nie wiemy, co oskarżony wręczył sądowi podczas procesu. To jest, proszę państwa, absolutnie niedopuszczalne. Tak? Z wypowiedzi potem chyba oskarżonego, ale z takich publicznych wynikało, że tam miały być głos Jarka, który świadczy o tym, że on do dzisiaj żyje. No to... Znaczy, ja chciałem tu zwrócić uwagę, że proszę państwa, no, gdyby rzeczywiście miało taka sytuacja mieć miejsce, po pierwsze od razu sąd powinien to natychmiast wyjaśnić, po drugie taki materiał powinien natychmiast przebadać biegli dla potrzeb procesu, po trzecie taki materiał powinno natychmiast przebadać ABW, no bo trudno sobie wyobrazić, że wszystkie możliwe organy, prokuratura, prawda, policja i rodzina, tak, no, generalnie zakładamy, że pan Ziętara nie żyje, no bo to wynika, tak, a tu nagle ktoś twierdzi, że jest inaczej i przedstawia jakiś inny dowód, to służby powinny się tym zająć, okazuje się, że zupełnie to nie nastąpiło. Albo panie mecenasie, jeżeli sąd uznaje to
to za dowód, nie chce go przyjąć, wydaje postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego. No właśnie, tak mówi procedura i zamykamy sprawę. No właśnie do tego zmierzam, czy generalnie jeżeli sąd albo oddala taki dowód, albo go przyjmuje, ale wtedy to już umożliwia innym stronom zapoznanie się z nim, wypowiedzenie się co do niego musi, tak? Czy taka rzecz wymaga wtedy zbadania, powołuje się biegłego. No proszę Państwa, to jest zupełnie kanon. I teraz się okazuje, że my nie żyliśmy w latach 90. Jeżeli mogę wejść w słowo, przepraszam, bo proszę, tak. Nawiązując jeszcze do tych ostatnich dosłownie minut, kiedy wypowiadał się oskarżony, poza tym wręczeniem tej płytki dziwnej, przecież oskarżony powiedział, no zachował się wręcz bezczelnie, mówiąc, że przecież Jarek Ziętara tak w ogóle tu żyje i mieszka w Australii, wystarczy tylko ustalić jego numer kierunkowy i numer telefonu, cokolwiek by to nie znaczyło. No więc samo to zachowanie tego oskarżonego już w tym momencie, no chyba o czymś to świadczy. Ja tylko uzupełnię, co pan Jacek powiedział. Wielokrotnie do mnie mówił oskarżony i w kuluarach, że Jarek żyje i że ja niedługo zrozumiem swój błąd, co ja takiego narobiłem, kto mnie wyprowadził na te manowce i że on mi obiecuje, że Jarka mi doprowadzi do mnie i wtedy, no i wtedy poniosę klęskę. Także. No proszę Państwa. Jeżeli Jarek ma żyć, to ja taką klęskę chętnie przyjmę. No i proszę Państwa, jakby Państwo sami rozumieją, że jakby oskarżony z samej racji, tak, żeby się bronić, ma prawo mówić zarówno rzeczy logiczne, jak i głupstwa. Tak? Natomiast problem polega na tym, że niestety sąd przyzwala na taką sytuację, nie ma reakcji, nie ma postanowienia co do dopuszczenia lub odrzucenia tego dowodu. Nie ma możliwości zapoznania się, no bo to nie jest włączone do akt. Niby sąd się na to nie powołuje, ale w tej sytuacji nie wiemy tak naprawdę, jaki to miał wpływ na orzeczenie. Jest to, proszę Państwa, absolutnie niedopuszczalne i jak się to czyta, to się ma wrażenie, że nie jesteśmy w roku, że to nie zostało wydane w roku 2022, ale właśnie w jakimś gdzieś w latach 90. Bo niestety to nie są, proszę Państwa, standardy i to trzeba pamiętać, jak Państwo dużo słyszą o praworządności, o sądach, to proszę bardzo, no to mamy przykład takiej sytuacji zupełnie niezrozumiałej. Ja jeszcze tutaj chciałem też dodatkowo uzupełnić jedną rzecz, powiedzieć. Znaczy, proszę Państwa, generalnie rzecz biorąc to, o czym wspomniałem, że tutaj zostało to potraktowane, jak się wydaje, przez sąd, jakby to była jakaś sprawa, no może ważna, ale to jest po prostu zabójstwo. Proszę Państwa, kompletnie w tym uzasadnieniu umyka postać oskarżonego. Żeby wiedzieć, jak oskarżony działał, kim był, no to trzeba to zbadać, trzeba o tym napisać. Oczywiście sąd nie jest jakby, sąd nie prowadzi własnego śledztwa, bo sąd opiera się na materiałach, które otrzymuje, ale przecież jest takie coś jak notoryjność sądowa. Wszyscy wiemy, proszę Państwa, i oczywiście można się nadyskutować na ten temat, ale są pewne fakty na temat Aleksandra Gawronika. Przecież mówimy, my to wiemy w większości, ale osoby z młodszego pokolenia mogą nie wiedzieć. Warto przypomnieć, to był człowiek, który w 1989 roku, kiedy rząd Mieczysława Rakowskiego zdecydował o uwolnieniu rynku walut, to on już po 3 dniach miał linię kantorów na granicy ustawioną. Tak? A po roku od tego był pierwszym na liście wprost jako najbogatszy człowiek. Tak? Proszę Państwa, z całym szacunkiem... Chwilę później był senatorem. Znaczy, proszę Państwa, z całym szacunkiem dla biznesowych zdolności Aleksandra Gawronika, no takie rzeczy jednak są troszeczkę nietypowe. Jeżeli chce się o tym pisać, to proszę Państwa, w ogóle sprawy, jakby nie jest moim rzeczą przesądzanie jego winy, bo ja nie o tym mówię, ale mówię o samym tym, że żeby sąd prawidłowo osadził tą sprawę w kontekście, a powinien był osadzić ją w kontekście, to musiałby określić na podstawie notoryjności powszechnej, bo przecież pisano Aleksandrze Gawroniku w kontekście choćby sprawy Art B i różnych innych spraw i wielu tych rzeczy, których on wcale nie zaprzeczał. I te artykuły są wciąż, proszę Państwa, dostępne w sieci. Tam są tak powszechnie znane, tak? Kim on był, kim się zajmował, jakimi ludźmi się otaczał, w jakich sprawach uczestniczył i jakie miał metody działania, tak? Ja tego nie przesądzam, ale to przecież, proszę Państwa, są powszechnie dostępne źródła i można powiedzieć, że on należał do takich w latach 90. takich trochę baronów, tak? Osób o bardzo, bardzo wielkich wpływach. I proszę Państwa, jeżeli Państwo czytają, by mogli zapoznać się z uzasadnieniem, to odniosłem wrażenie, no jakiś tam Aleksander B., no jakiś tam biznesmen, no w zasadzie nie ma tego. Proszę Państwa, no to proszę teraz zobaczyć, to gdybyśmy w ten sposób, ja użyję takich mocnych porównań, ale gdyby w ten sposób prowadzono procesy jakieś tam grube we Włoszech, tak, dotyczące choćby mafii, to nikt by tam nie został skazany, tak? Tak samo, gdyby w ten sposób prowadzono procesy norymberskie, też by nie skazano nikogo. Ja jeszcze raz podkreślę, nie przesądzam absolutnie, bo nie jest zadaniem centrum przesądzanie o czyjejś winie, ale decydujący jest sposób prowadzenia procesu i osadzenia w kontekście. Chodzi o modus vivendi, sposób w ogóle działania danej osoby. To w ogóle kompletnie tam umyka i tu widać, że po prostu tak naprawdę sąd się skoncentrował na tym, żeby koniecznie obalić argumenty, które pan prokurator dostarczył i jeszcze przy okazji napisać, że ich nie było. No, ja kończę, tak? Mogę tylko powiedzieć, że niestety
ale na tym wszystkim przegrywa wymiar sprawiedliwości, przegrywa Polska i w jakiś sposób w ogóle państwo polskie. I tu pan prokurator, można powiedzieć, że honor tego państwa polskiego podtrzymuje, znaczy ono ciągle jest i ciągle chce coś zrobić. Bo naprawdę, gdyby w ten sposób, jeżeli tak się często spotyka, że się ktoś do Zachodu odnosi, co się na Zachodzie, jakie tam są standardy, gdyby na Zachodzie w ten sposób prowadzono tego typu sprawy, to by nigdy nie udowodniono nikomu winy. Tak więc dlatego, że po prostu nie brakowało tego osadzenia kontekstu. Więc no niestety, ale ten wyrok zasługuje na surową krytykę i dlatego też Centrum Monitoringu przychyliło się, oczywiście wskazało, że te zarzuty, które oskarżenie zawarło w apelacji, są jak najbardziej trafne, jeśli chodzi o sprzeczności ustaleń sądu z zawartym materiałem dowodowym, naruszenie procedury. Dziękuję. Michał Jaszewski, doradca prawny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. To może teraz czas na jakieś konkluzje, jakieś podsumowanie. Zaczynamy od pana redaktora Krzysztofa Kazimierczaka z pytaniem o nadzieję. Czy wiąże pan nadzieję? Czy ma pan nadzieję na to, że ta sprawa przynajmniej w części zostanie wyjaśniona? Biorąc pod uwagę argumenty przedstawione w apelacji, znaczy ja uważam tak, że nie widzę szansy, żeby ten wyrok się ostał, żeby ten wyrok został zaakceptowany. Właściwie wszelkie argumenty, powiedział, logika, jak i też podejście właśnie takie prawne, wskazuje za tym, żeby ten wyrok został odrzucony przez sąd apelacyjny i ja mam takie przekonanie. Natomiast podczas tego procesu Aleksandra G. przez szereg lat ja właściwie widząc to, że raz, że są przedstawiane bardzo dobrze argumentowane dowody, jak i także widząc to, że podczas tego procesu ten materiał dowodowy został wzmocniony. Ja właściwie żyłem w przekonaniu, że Aleksander G. zostanie skazany. Że tak powiem, z każdym rokiem miałem takie właśnie, moje przekonanie wzrastało. Więc to, co się wydarzy w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, może mnie również zaskoczyć. Natomiast moje poczucie sprawiedliwości domaga się tego, żeby wreszcie sprawa Jarosława Ziętary została rzetelnie zbadana i osądzona i mam cały czas taką nadzieję, zarówno w tej sprawie, jak tutaj nie mówiliśmy o drugim wątku śledztwa w sprawie ochroniarzy, w którym podejście sądu i wyroku jest dokładnie takie same, a jeśli bym powiedział nawet może jeszcze bardziej skandaliczne. Także mam nadzieję, że do tego dojdzie. Jeszcze powiem taką może refleksję. Przykro jest mi to powiedzieć, jestem poznaniakiem, jestem z Wielkopolski. Natomiast od wielu tutaj dziennikarzy, obserwatorów tej sprawy z terenu kraju usłyszałem, że gdyby ten proces odbywał się nie w Poznaniu, to raz, że dawno by się już zakończył, a dwa, że zakończyłby się wyrokiem skazującym. I daje to duże pole do zastanowienia. A proszę przypomnieć jeszcze tytuł pana pierwszej książki dotyczącej śmierci redaktora Jarosława Ziętary? Sprawa Ziętary, zbrodnia i klęska państwa. Odnosząc się do tego tu mogę powiedzieć, że w sądzie w Poznaniu cały czas trwa ta klęska państwa i mam nadzieję, że ta sprawa Jarka, mojego kolegi redakcyjnego, zakończy się ostatecznie zupełnie innym epilogiem. To takie samo pytanie do pana Jacka Ziętary o nadzieję. No cóż, ja nie mam wyjścia, ja muszę żyć nadzieją, bo coś innego mi pozostaje i tą nadzieją żyć będę, dopóki sił starczy. Walczyć o sprawę Jarka będę, natomiast tym bardziej, że mam tutaj wsparcie pana Krzysztofa, o którym trzeba by chyba zorganizować oddzielną konferencję, bo zrobił niebywale dużo w swoim życiu dla sprawy Jarka i w osobach obecnego tu pana prokuratora i prokuratora w drugiej sprawie liczę na to, że te argumenty sądu w pierwszej instancji uda się obalić i ta sprawa zakończy się w sensie wyroku tutaj pomyślnie. Także też dziękuję przy okazji za wasze państwa wsparcie w tej sprawie, bo tak jak powiedziałem na początku, ono jest niezwykle cenne. Każdy,
każde takie wsparcie jest niezwykle cenne. Aleksandra, pytanie do Aleksandry Tabaczyńskiej i od razu stwierdzenie, jak będzie apelacja, jak się rozpocznie znowu proces przed sądem w Poznaniu, to będziemy obserwować ten proces dzięki temu, że ty obserwujesz proces. Oczywiście. Jeśli będzie tylko taka możliwość, sąd wyrazi zgodę, to ja jestem gotowa i z wielką przyjemnością, to znaczy no przyjemnością, z wielkim zaangażowaniem i będę na pewno to śledziła. Ja może na koniec chciałam tylko jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Maciej B. Baryła w takiej właściwie rozpaczy na jednej z rozpraw pod adresem Aleksandra Gawronika i mediów wygłosił taką sentencję. Ja nie doniosłem na gangstera i bandziora. Właśnie gangster i bandzior to było o Aleksandrze Gawroniku, który wcześniej usiłował też wykazać, że Baryła ma kłopoty w więzieniu właśnie ze względu na to, że donosi. I w obronie tego swojej postawy, że nie doniósł na bandziora i gangstera, na sali sądowej dokończył, że zamiast na, ja nie doniosłem na gangstera i bandziora, ale na ubeka i klawisza. On żył z bicia ludzi, a wy o nim piszecie, senator i najbogatszy Polak. Wy, czyli ludzie mediów. Panie, bardzo serdecznie dziękuję Aleksandrze Tabaczyńskiej, że swój czas poświęca sprawie i to z wielkim zaangażowaniem. Panie prokuratorze, to pytanie o to, no 30 lat trwa jakiś proces, czy może upłynąć przedawnienie, no bo przecież w którymś momencie nawet jak ktoś kogoś zamorduje, to może wyjść, ukrywać się przez kilkadziesiąt lat, a potem wyjść i powiedzieć, no jest przedawnienie, jestem wolnym człowiekiem. Oczywiście taka instytucja jest prawie i takie niebezpieczeństwo istnieje. Natomiast panie redaktorze, dlatego jak otrzymałem tą sprawę na początku 2000 lat, od razu zakwalifikowaliśmy to jako zabójstwo, mimo że nie mieliśmy zwłok, o czym tu państwo wszyscy podkreślacie, gdyż ona była prowadzona przez lata z artykułu 189, czyli pozbawienie wolności, więc to dawno by już uległo przedawnieniu. Natomiast ostatnie zmiany prawa spowodowały, że jeszcze wymiar sprawiedliwości no, tych kilka dobrych lat ma i ja tylko mogę powiedzieć, odpowiadając na pytanie, które pan redaktor zadawał tu wszystkim. Ja nie będę operował w kategoriach nadziei, nie nadziei, jestem prokuratorem. Ja chciałbym tylko i wyłącznie jednej rzeczy, żeby sąd przyjrzał się jeszcze raz tym dowodom i co więcej, pozwolił mi przeprowadzić te dowody, które chciałem przeprowadzić, gdyż sąd od początku jednym z zarzutów największych było brak wykazania motywu. Jeżeli ja przedstawiałem te motywy, że oni się znali, że wspólnie interesy prowadzili, a sąd mówi, ale my tego dowodu nie przeprowadzimy. Ja mam związane ręce, więc ja tylko chcę, żeby to przeprowadzić i żeby być może inaczej spojrzeć na te dowody. I jeszcze ostatnia rzecz, panie doktorze, ja to wielokrotnie powtarzałem, zarzucano mi, że materiał dowodowy też jest to w uzasadnieniu wyroku sądowego, oparty jest na zeznaniach ludzi ze świata przestępczego. No ale ja się pytam, gdzie ta cała sytuacja się działa? Czy wśród alumnów Wyższego Seminarium Duchownego, jak ja to mówię, czy wśród takiego świata? No, takich świadków mieliśmy i uważam, że te świadkowie są wiarygodni. Tyle, no nie będę powtarzał tego, co już jest wielokrotnie było powiedziane. Trudno, żeby rzeczywiście kto inny był świadkiem niż ten, który w tym uczestniczył. Jolu, podsumowując konferencję, powiesz co? Że Centrum Monitoringu Wolności Prasy, tak jak wspiera apelację od tego wyroku, będzie również wspierać apelację od wyroku uniewinniającego byłych ochroniarzy Elektromisu. Czekamy na pisemne uzasadnienie tego wyroku. Mam nadzieję, że zdążymy z naszym stanowiskiem. Z jednego, nie przesądzając o niczyjej winie, powtarzam też to słowo, które tutaj wielokrotnie padło. Dlaczego trzeba to robić? Bo czasem nie są ważne tylko i wyłącznie odpowiedzi. Ważne jest także stawianie pytań i próba znalezienia odpowiedzi. Gdybyśmy tej próby, gdyby wymiar sprawiedliwości i prokuratura nie podejmowała tej próby o śmierci Jarosława Ziętary i tym, co się działo w latach 90. w Poznaniu, wiedzielibyśmy wielokrotnie mniej niż wiemy dzisiaj, bo nawet jeżeli ten wyrok jest taki, jaki jest, to zostają akta tej sprawy. I historycy też się nad nimi pochylą i wiele się z nich dowiedzą i chociażby właśnie nie będziemy pokoleń następnych oszukiwać, w jaki sposób odbywała się transformacja ustrojowa w Polsce. Ten proces wbrew pozorom pokazuje o wiele więcej niż tylko losy jednego dziennikarza, który
zginął za to, że był dziennikarzem. Więc tak naprawdę tak widzę naszą rolę i chcę zapewnić, że będziemy przy tych sprawach jak długo tylko się da, aby wyjaśnić, co się stało i jaka jest prawda. A ja bardzo chcę podziękować pani dr Jolancie Hajdarz, za dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, za zorganizowanie tej konferencji. Jolu, dziękuję, bo myślę, że i dla nas, i dla państwa ta konferencja była czymś bardzo, była bardzo ciekawa. Bardzo ważne jest przypomnienie, na jakim etapie śledztw i procesów jesteśmy. I ważna jeszcze jedna konkluzja, że cały czas tutaj na ławie oskarżonych jest nie tylko były senator z Wielkopolski, ale też właściwie trochę co najmniej trzy instytucje państwa polskiego, począwszy od wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, która na początku nie prowadziła śledztwa tak, jak powinna prowadzić śledztwo, jak i służby, które też nie zadziałały tak, jak powinny zadziałać, a to wszystko na pewno przypadkowe nie jest. Tym bardziej chcę panu prokuratorowi Piotrowi Kosmatemu podziękować za to, że tak się pan zaangażował, że mógł pan w końcu postąpić zupełnie inaczej i stwierdzić, a po cóż mam się narażać na to, żeby ktoś mnie oskarżał, żeby mieć czarny PR wokół siebie na jakieś niedogodności czy wręcz niebezpieczeństwa, a to w końcu taka sprawa, którą można było zakopać pod dywan. Więc panie prokuratorze, w imieniu dziennikarzy panu bardzo serdecznie za to dziękuję. Oczywiście. Powtarzałem to wielokrotnie, naprawdę to nie są wyświechtane słowa. Bardzo dziękuję państwu dziennikarzom za pomoc w tej sprawie i za wsparcie. Od samego początku cały czas miałem wsparcie, nawet w tych sytuacjach, kiedy no, musiałem na przykład uchylić areszt. Miałem wsparcie, nie miałem ataków, także bardzo za to też dziękuję, za to zrozumienie. Dziękujemy za obecność na naszej konferencji. Mamy nadzieję, że sprawa się jakoś zakończy konkluzją, tak? Bo rozumiem, że pan Jacek Ziętara, tak jak pan redaktor Krzysztof Kazimierczak mają swoją tezę i swoją wizję tej całej zbrodni. Dzisiaj o tych wizjach nie będziemy rozmawiać, bo możemy porozmawiać przy następnej okazji. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do Warszawy. Panu Krzysztofowi Kazimierczakowi dziękujemy za to, że pan nas bodźcował, żebyśmy i popychał do tego, żebyśmy jeszcze z większą intensywnością zajęli się sprawą my, czyli Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Panu mecenasowi dziękuję za wsparcie prawne tych wszystkich naszych działań. Aleksandrze Tabaczyńskiej za to, że poświęca swój czas i notuje to wszystko. Te myśli są dostępne w domenie publicznej, między innymi za sprawą Aleksandry Tabaczyńskiej. Joli, już serdecznie to tylko wejdę ci, Krzysztofie, w słowo. Jeżeli przy tych podziękowaniach, to oczywiście dziękujemy za to, że możemy tutaj działać w SDP pod twoim kierownictwem. Bez twojego wsparcia nie byłoby to możliwe i ja bym na tym te podziękowania zakończyła z mojej strony. Pozwoli, że tak lapidarnie, ale naprawdę nie są. Są to bardzo ważne rzeczy i bez tego nic byśmy nie zrobili. I państwu, którzy przyszli do siedziby Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i państwu, którzy oglądali naszą transmisję, też serdecznie dziękujemy. Wszystkiego dobrego.